Dzień dobry państwu, Łukasz Witam bardzo serdecznie w porannej rozmowie Radia Rekord i telewizji Damięcie. Ze Tu jest pan Konrad Frysztak, poseł Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie pośle, no nie możemy rozpocząć naszej rozmowy od innego tematu jak Krajowy Plan Odbudowy. Wczoraj przelew z Brukseli ponad 27 miliardów złotych. Dobra wiadomość dla do naszego kraju i dobra chyba wiadomość dla samorządów, którzy, które będą mogły teraz składać wnioski. Po wielu latach przyjmujemy euro, a dokładniej przyjmujemy euro w każdej ilości. W tym przypadku 27 miliardów złotych po przewalutowaniu to największy przelew, jaki dotychczas otrzymaliśmy z, ze struktur Unii Europejskiej. Te pieniądze zasilą samorządy, ale również zasilą wielkie projekty infrastrukturalne. Remonty na kolei, remonty dróg, czyste powietrze. To wszystko, to transformacja energetyczna, to wszystko będziemy finansować z tych pieniędzy. I co najważniejsze, a co mam wrażenie, nie wybrzmiało dostatecznie w po wczorajszych informacjach, to to, że. Ten przelew to czyste granty, to pieniądze, których nie będziemy musieli oddawać, to są te pieniądze, które nam się najbardziej opłacają, bo te pieniądze. Zostają w naszym kraju bez obowiązku zwrotu. To się uda się je, rozumiem, w pełni wydatkować, bo też dziś pojawiały się informacje w przestrzeni medialnej, że jako kraj nie zdążymy tych pieniędzy wydać, no i trzeba będzie je oddać. Więc rozumiem, że teraz tutaj już Pan w zasadzie na to pytanie odpowiedział. Nie, będzie takiego, nie ma takiego zagrożenia, te pieniądze zostaną w naszym kraju, będą wydane. To jest oczywiście kolejny temat, bo opóźnienia, które wprowadził poprzedni rząd, rząd Prawa i Sprawiedliwości są ogromne i te pieniądze powinny pracować dla naszego kraju, dla mieszkanek i mieszkańców Polski od wielu, wielu lat, ale to się nie działo my w tej chwili również jesteśmy w trakcie renegocjacji tych harmonogramów wydatkowania tych środków i to się toczy dziś ciężka praca przed wszystkimi urzędnikami politykami byśmy te pieniądze jak najszybciej w pewne strumienie, które trzeba ułożyć do samorządów, do instytucji państwowych, które będą te środki rozdzielały, zaplanowali. Ciężka praca przed samorządowcami nowych kadencji. No właśnie, a już widzę druga tura wyborów, również tutaj prezydenckich w Radomiu. Pan obserwuje tę kampanię wyborczą z boku i jaką ma pan opinię na jej temat? A dlaczego z boku, panie redaktorze? No, generalnie, to... generalnie oczywiście jest pan mieszkańcem Radomia, oczywiście pan głosuje w wyborach, natomiast no szczerze mówiąc nie widziałem pana na przykład w kontekście wsparcia prezydenta Radosławskiego. Witkowskiego, natomiast często widzę pana, jeżeli chodzi o wsparcie prezydenta, kandydata na prezydenta Krakowa, pana posła Miszalskiego. Panie że jako wiceprzewodniczący klubu jestem wszędzie tam, gdzie startują nasi parlamentarzyści, wspieram ich, to jest jeden z moich obowiązków, ale jestem również aktywnym uczestnikiem kampanii w Radomiu. No, chciałbym przypomnieć, i pan będzie tego chyba najlepszym świadkiem, że to tu, przy tym stoliku, kilka tygodni temu, a może już miesięcy, po raz pierwszy użyłem pod adresem jednego z kandydatów określenia neopisowiec. Tym neopisowcem był Robert Prygiel. Czy pozew, pozew pan otrzymał czy nie? Nie, nie otrzymałem, ale słyszałem, że sądy w trybie wyborczym już określiły linię orzecznictwa i ten kandydat odpadł. Obroniliśmy radą przed neopisem, a teraz przed nami kolejne zadanie, obronienie w najbliższą niedzielę radomia przed pisem przed człowiekiem, który wprost jest członkiem prawa i sprawiedliwości, który jest sterowany przez Marka Suskiego i który no, otacza się wprost ludźmi z, z, z Grójca. Ja Powiem panu, to chyba nie będzie wielką e, tajemnicą. Lada moment, a może już nie jest. E, Artur Standowicz, e, no, jak mówią wiewiórki, swego czasu mówiono, e, wraz z Markiem Suskim na ostatnim posiedzeniu sztabu e, wyprosił z pokoju radomianina dotychczasowego przewodniczącego Rady Miejskiej. E, no to wie pan, czy ten człowiek będzie decydował wspólnie z radomianami o przyszłości naszego miasta? Wątpię. Raczej będzie decydował z... Arturem Stanowiczem, a może będzie się otaczał kolejnymi fachowcami, jak na przykład dziś, wie pan to tak jak zawsze w centralnej kampanii. Jak pisma, kampanie, macie Rewicz do szafy. Jak pisma, kampanie, do szafy schował się Andrzej Kosztowniak, aczkolwiek widać. Różne pomysły z tej szafy na kampanię pana Stanowicza wypadają. Mówi pan o wyproszeniu do obecnego szefa Rady Miejskiej w Radomiu. co było powodem w takim razie? A tu myślę, że to już proszę pytać pana, pana przewodniczącego. Człowieka, który został według moich informacji z tego spotkania wyproszony. Mm -hmm. eee, mówiłem o wsparciu do prezydenta Radosława Witkowskiego. No, pan, nie przypominam sobie takiej konferencji wspólnej panów podczas ogłoszenia kampanii wyborczej. Z czego to wynika? Bo pojawiają się takie głosy, że no, między panami, panami pojawił się jakiś konflikt. Między nami są bardzo dobre relacje, i jestem aktywny w tej kampanii nie tylko z kandydatami do Rady, do Sejmiku, ale również z całym paktem samorządowym. I będę wspierał do drugiej tury również pakt samorządowy. Będzie wspólna konferencja z prezydentem Witkowskim? Panie rektorze, jestem do dyspozycji. Jeśli będą takie oczekiwania, to jak najbardziej. A były do tej pory? Różne rozmowy się toczą i różne pomysły na końcówkę tej kampanii są, i ja chciałbym jasno zadeklarować że dziś naszą wspólną najważniejszą sprawą jest obronić radą przedpisem dokonajmy tego drugiego kroku obroniliśmy przed neopisem teraz obrońmy przed przedpisem bo panie redaktorze mam wielką obawę że kiedy prezydentem zostałby kandydat PiS-u to wraz z nim przyszłyby te takie złote kadry prawa i sprawiedliwości Pewnie już, no za, na pewno nie prezesem lotniska, ale być może rad pecu zostałby Tomasz Siwak. To ten sam, który był kiedyś prezesem lotniska, a później Enei. Jest przecież złota kadra w postaci Krzysztofa Czabana. Jest Wojciech Ścibor, aktywny ostatnimi czasy, zresztą wczoraj dziennikarze dzwonili, pytali o komentarz, bo ponoć jeden z profili hejterskich, który, który był przez ostatnie lata prowadzony, i ja podejrzewałem, że to są ludzie Prawa i Sprawiedliwości, to ponoć jedną z osób, które tam bardzo mocno podrzucały pomysły, właśnie był, był ten były kierownik basenu, ale jak przeczytałem tuż przed wejściem na antenę, również tam swoje wskazówki przesyłał pan kandydat Standowicz. No, tak działają ci ludzie: Czyli oni nie, 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 nie zaprzestaną jakiegokolwiek kroku, by tylko nie przejąć władzy, a ponieważ. Dziś trwa odpolitycznianie spółek Skarbu Państwa, instytucji rządowych, to bez wątpienia ta pisowska szarańcza rzuci się na, na radę. Czy Artur Standowicz po ewentualnym zwycięstwie w niedzielnych wyborach będzie miał wsparcie w Pana osobie? To jest pytanie, które kandydat sam tutaj zadał w minionym tygodniu, więc ja czynię to w jego imieniu. Czy po wygranych wyborach Pan będzie pomagał jemu w pozyskiwaniu na przykład środków rządowych? Po pierwsze, to mam nadzieję, że ten pan nie wygra wyborów. Ale jeżeli Po drugie, wygra... ja zawierałem kontrakt na współpracę z Radomiem i mieszkańcami Radomia z woli wyborców i zawsze będę pracował na rzecz Radomia i mieszkańców, i jego, i, i mieszkańców Radomia i ziemi radomskiej. To jest druga sprawa. I trzecia sprawa, wie pan, dla pana Standowicza jest pewien pech. Ja pamiętam, kiedy on był wicewojewodą, a ja byłem wiceprezydentem. I pamiętam, kiedy... Pan Standowicz miał obowiązek podpisać umowę z miastem na dofinansowanie przebudowy alei wojska polskiego. Nie wiem, czy pan pamięta, ale być może Radomianie pamiętają, ile zwlekano z podpisaniem tej umowy. Ja nawet na swoim profilu uruchomiłem wtedy taki licznik. Odliczaliśmy, ile Artur Standowicz działa na szkodę radomia. To było ponad miesiąc. W tym czasie pan Standowicz. W wywiadach, w mediach mówił, żebyśmy zawarli czy ogłosili przetarg, bo, bo to jest przecież tak można. Tylko wie pan, ja pamiętam, że pan Standowicz kiedyś w kontroli NIK, kiedy był jeszcze dyrektorem kancelarii prezydenta, też tam został opisany, jeśli chodzi o zamówienia publiczne. Nie jest dla mnie fachowcem w zakresie zamówień publicznych, to jest jedno. I uważam, że trzeba obronić miasto przed tym człowiekiem. Również w kontekście tego, co mówi o urzędnikach. Raz mówi, że będzie przyglądał się zatrudnieniu w, w urzędzie i w spółkach miejskich. Później będzie... Później beń, o, mówi, że nie będzie tego robił. Tylko wie pan... No, mówi, no jest... że tak naprawdę to jest straszenie jego osobą przez no zaprzecze prezydenta Radomia. Nie, ja tylko przy, przytoczyłem jego słowa. Nie zacytowałem, odsyłam wszystkich do konkretnego cytatu, ale... E, Przytaczam sens tej wypowiedzi i ja przypomnę, że pan Standowicz był dyrektorem kancelarii, kiedy prezydentem był Andrzej Kosztowniak. Pracowałem w urzędzie chyba pięć lat, jeśli mnie pamięć nie myli, i wiem doskonale, co mówią urzędnicy radomskiego magistratu. A co mówią? Że nikt nigdy nie dał im w twarz tak, jak Andrzej Kosztowniak, w kontekście również dyrektor. Jego kancelarii i wtedy te podwyżki rzędu 50 zł tuż przed wyborami samorządowymi w 2014 roku. Znaczy, wiarygodność tego człowieka jest bliska zero. Czy ja o tym jeszcze, jak Pan powiedział, w kontekście urzędnicy, jak mówili, w kontekście. Że nikt tak im nie dał w twarz. Jak... Czyli chodziło o podwyżki, tak? Tak, rzędu, pięci... sposób... rzędu 50 okay. złotych brutto, jeśli mnie pamięć nie mylę. Mhm. Ehm, czy generalnie mówi Pan o kampanii wyborczej, czy jest szansa na to, że ktoś z czołowych w postaci platformy obywatelskiej przyjedzie do Radomia i wesprze Radosławit Wczoraj po południu był pan minister kultury Bartosz Sienkiewicz. Spotkanie dotyczyło wprost Radomskiej orkiestry kameralnej i w ogóle kultury w naszym mieście, ale ja nie jestem upoważniony w imieniu sztabu do tego, by wypowiadać się na temat kolejnych gości, ewentualnych spotkań pana prezydenta. Mhm. Artur Stanowicz również w minionym tygodniu po wynikach wyborów, które poznaliśmy w kontekście Rady Miejskiej użył słów ja dzień po wygranych wyborach będę miał większość w Radzie Miejskiej. W radomskim pakcie samorządowym mogło to spowodować no, spore zamieszanie, bo pewnie gdzieś tam pojawiły się głosy, czy ewentualnie ktoś rzeczywiście z Prawem i Sprawiedliwością nie rozmawia, natomiast ja mam do pana pytanie, czy pan wierzy w to, że ktoś z radomskiego paktu samorządowego może do Prawa i Sprawiedliwości przejść? Na ten moment to ja widzę, że z listy paktu samorządowego wystartowała członkini, była członkini Prawa i Sprawiedliwości. No, która tutaj... się nie dostała. Bez znaczenia. Chodzi o, o fakt przejścia z konkretnego miejsca do konkretnego miejsca. Po tych wydarzeniach weekendowych, kiedy Marek Suski wyprosił jednego z prominentnych radnych, to ja bym się zastanawiał, czy kolejni radni, a takie słuchy dochodzą, Prawa i Sprawiedliwości, którzy ci, którzy otrzymali mandaty z list Prawa i Sprawiedliwości, jednak nie będą chcieli być popychadłami Marka Suskiego z Grujca i nie przejdą do paktu samorządowego. Czyli pana zdaniem sytuacja się może odwrócić? To radomski pakt samorządowy może swoją przewagę. Powiększyć, jeżeli chodzi o liczbę głosów. Tak uważam, takie, takie głosy dochodzą. A poza tym raz jeszcze powtórzę, wiarygodność pana Standowicza jest bliska. Zero w moich oczach. Mhm. Na koniec, Panie Pośle, pytanie w kontekście wyborów wyników wyborów do Sejmu województwa mazowieckiego. Jeżeli chodzi o radę, status quo został utrzymany dwa mandaty, to dobry wynik, czy jednak jest rozczarowanie pana zdaniem? Zawsze walczyliśmy o więcej. Ja aktywnie wspierałem kandydata Jerzego Zawodnika, któremu trzeci zabrakło wynik. tak, osiągną. trzeci wynik. Walczyliśmy o ten kolejny mandat. Niestety tym razem się tego nie udało osiągnąć. Mamy dwójkę reprezentantów Pana Rafała Rajkowskiego i panią Magdalenę Nowacką, ze świetnym wynikiem Magdalena Nowacka, głównie w Szydłowcu. I to dziś jest nasza reprezentacja. Dalej będziemy, jako koalicja, rządzić wspólnie z innymi siłami na Mazowszu i wierzę, że ta współpraca Mazowsza z ziemią radomską będzie układać się dobrze. Pana zdaniem, Dokładniej że... mówiąc województwa mazowieckiego, bo wiemy doskonale, gdzie ta linia mm -hmm. tradycyjna linia Mazowsza przebiega. Czy Pana zdaniem jest czas na zmiany, jeżeli chodzi o fotel marszałka województwa mazowieckiego? Nie jestem radnym sejmiku i to są ustalenia, które będą odbywać się w trakcie głosowania z sejmikiem. Oczywiście my jako ten największy koalicjant w ramach Paktu, który będzie rządził w Sejmiku. Mamy swoje oczekiwania, ale e, no, w ramach dobrej współpracy w skali całego kraju e, będziemy oczywiście rozmawiać o tym na poziomie krajowym i do takich e, ustaleń e, legitymację ma premier polskiego rządu, przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk, Władysław Kosiniak-Kamy, Szymon Hołownia i Włodzimierz Czarzasty. No Generalnie za bardzo nie macie wyjścia, jeżeli chodzi o województwo mazowieckie, no bo bez koalicji z, z trzecią drogą rządzić nie będziecie. Pan, pan receptę na to ma, a my wiemy doskonale, gdzie więcej w, w całym kraju, w tych sejmikach e, jesteśmy e, koalicjantami. Oczywiście na takiej dużej mapie Polski będziemy te, te sprawy dogrywać. Konrad Frysztak, poseł Platformy Obywatelskiej, był dzisiaj moim państwa gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Dziękujemy bardzo za uwagę. Do usłyszenia i do zobaczenia już jutro.